Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj po dłuższej przerwie postanowiłem nagrać wam następnego vloga motocyklowego. Właśnie jadę w kierunku serwisu BMW, bo miałem na dzisiaj zaplanowany przegląd. Jak widzicie, pogoda jest nie za ciekawa. Powiem wam, że specjalnie wziąłem w pracy urlop na ten dzień, bo miałem wyznaczony termin, już raz go i tak przełożyłem, ale wziąłem specjalnie urlop. Wczoraj było bardzo ładnie, przedwczoraj też. Myślałem, że i dzisiaj będzie fajnie, że po tym przeglądzie sobie gdzieś tam później pojadę jeszcze, no ale jak widzicie, pogoda nie zachęca do dalszych wycieczek. Także nie wiem, czy dzisiaj po prostu tylko przejadę na ten przegląd i wrócę, no chyba że się pogoda poprawi, bo ten przegląd trochę potrwa tak naprawdę. Jest to jeden, można powiedzieć, z większych przeglądów do tej pory, jakie robiłem. Jest po 20 tysiącach i tam praktycznie mamy do wymiany, oprócz oleju, płyn hamulcowy, wymiana świec, jakaś tam regulacja zaworów. No bardzo, bardzo duży zakres, tam chyba też jakieś filtry, zresztą nie wiem jakie filtry, filtry oleju ewentualnie. No ogólnie duży przegląd i też koszt spory, także to trochę mnie martwi, no ale co zrobić. Trzeba będzie zapłacić. A jeszcze jedna taka ciekawa informacja, to jest taka, że przy okazji tego przeglądu mam nadzieję na tak zwaną wymianę wału kardana, czyli właściwie nie wymianę, tylko tak naprawdę na początku będę miał sprawdzany ten wał kardana, bo każdy serwis dysponuje jakimś tam, nie wiem jak to się nazywa, próbnikiem. Tak usłyszałem, prawda, przez telefon, jak rozmawiałem z panem z serwisu, że najpierw jest ten wał kardana sprawdzany, a wszystko to z akcją taką ogólno, chyba światową, BMW. Wszystkie motocykle tam po 2013 roku, jest ich około 440 tysięcy, BMW GS mają tą akcję przejść z tego względu, że jako, że tu jest taki bardzo duży skok tego zawieszenia, no to ten wał kardana, te łożyska na końcu są mocno obciążane i coś tam z nimi się dzieje, dokładnie nie wiem co, no ale coś tam oni tam sprawdzają. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że też jakoś tam zbiera się wilgoć gdzieś na końcu tego łożyska, tego wału. Też tam potrzebne są albo jakieś odpowietrzniki, albo w ogóle całkowita wymiana. No i powiem wam szczerze, że najchętniej to bym chciał, żeby mi wymienili cały ten wał. No bo wiadomo, to wszystko nowy napęd, zupełnie za friko, bo wszystko, że tak powiem, płaci BMW w ramach tej akcji. No nie chciałbym, żebym jeszcze miał, że tak powiem, jakieś tam... Bo jeżeli mi tylko tam coś poprawią i nawiercą jakieś dziurki wywietrzające, no to będzie ten wał dalej jakby no zagrożeniem w razie jakichś dalszych podróży, gdzieś jak by się to zepsuło. Nie wiem, niby jakaś tam gwarancja pewnie na to będzie też, no ale zawsze nowy wał to nowy wał. Poza tym no taki koszt takiego wału, taka naprawa, powiem wam, to jest kilkanaście tysięcy złotych, gdybyście chcieli to zrobić samemu. Także no byłaby fajna okazja do tego, żeby sobie wymienić cały napęd za darmo tak naprawdę, nie? No mam nadzieję, zobaczymy co mi powiedzą panowie z BMW, jak to będzie wyglądało. Także jeżeli ktoś ma też BMW GS, to po 2013 roku, to warto skontaktować się jakby z serwisem i zapytać, czy ewentualnie nie istnieje taka możliwość właśnie wymiany w ramach tej akcji. Nowsze motocykle tam 3-letnie, no to w ramach gwarancji, a starsze to jest także podobno w ramach rękojmi jest to też wymieniane. Także no nawet z 2013-2014 roku motocykle mogą 1200-1250 mogą się załapać na tą akcję. No a tak ogólnie co tam u mnie słychać, no to po prostu no nie ma kiedy, prawda, coś wam nagrywać, bo jak wróciłem, prawda, z tej Chorwacji po urlopie, no to zająłem się pracą i tak naprawdę weekendy też jakoś tak wypadały, że albo jakaś impreza rodzinna,
albo pogoda i gdzieś tam też się chciałem wybrać jeszcze sam. No, myślę o tych Bieszczadach ciągle, bo już dawno nie byłem. I myślę, że jeszcze jak będzie trochę pogody, chociaż teraz to widzę, się nie zapowiada. Ale mam nadzieję, że jeszcze koniec września i początek października może jeszcze nie będzie taki najgorszy. No to wtedy ewentualnie gdzieś na 1-2 dni bym się wybrał. Muszę trochę otworzyć szybkę sobie, bo mi paruje. O, jak widzicie, bo tutaj też zamontowałem drugą kamerkę. Jadę teraz w takim stroju, prawda, przeciwdeszczowym. Powiem wam, że rzadko go używałem, chyba do tej pory. No to jest chyba drugi raz tak naprawdę, kiedy jadę w tym stroju. Jakoś nie zawsze ten deszcz omijał, a nawet jak kiedyś mnie złapał w Chorwacji, jak jechałem, prawda, z powrotem wracałem i był taki ogromny, duży deszcz. Akurat tego to się nie nagrało na filmiku, bo wtedy już nie myślałem o nagrywaniu, tylko aby przetrwać, bo tam była burza koło Zagrzebia taka, prawda, zmoczyło mnie wtedy. Ale kurczę, ten, było na tyle ciepło, że przejechałem tam 20-30 km i byłem już suchy, bo później już było ciepło i było prawie 30 stopni. Wiecie, lato, cieplutko. Byłem cały mokry, bo jechałem w skórze i w spodniach skórzanych. Nie, w spodniach jechałem takich zwykłych, jeansowych, ale tak, no wiadomo, tam z tymi, z ochroniaczami w środku, z kewlarem. Ale też te spodnie szybko wyschły, także no jechałem, od razu byłem suchy. No a teraz mówię, już mówię, założę, bo przecież jadę kawałek, no też nie mam daleko do tego serwisu, ale jakieś tam 10 km, 12 muszę przejechać. Także mówię, założę ciuchy, a poza tym no, trzeba z nich korzystać, jak się kupiło. Powiem wam, że fajnie nawet no, się w nich jedzie, bo jestem kurde pewnie widoczny tutaj w tej żarówie na daleką odległość. Człowiek czuje się tak pewniej. No, poza tym co? A, kupiłem sobie też nowe rękawiczki. Nie wiem, on tu widzicie, Helda, powiem wam, że tamte, co właśnie byłem w Chorwacji, były bardzo fajne też Helda, były takie, jak to powiedzieć, letnie typowo, no miały tam dużo tych protektorów, też nie były takie, prawda, szmaciaki totalne, ale powiem wam, że po tej podróży, już wcześniej trochę nam się gdzieś przedzierały i tutaj na palcu wskazującym, chyba z lewej, u lewej ręki, po prostu zrobiła się taka duża dziura. I trzeba było wymienić, żeby była okazja do wymiany. Te Heldy, które kupiłem, no to też takie już porządniejsze, powiem wam. Trochę też za nie dałem tam, nie będę ukrywał, około 500. Ale powiem wam, że są fajne. Na początku mi się wydawały takie, no wiadomo, jak to rękawice ze skóry, takie kurcze, sztywne, ciężko w nich było, że tak powiem, mi się przyzwyczaić, bo w tamtych miałem praktycznie telefon obsługiwałem tamtymi, komórkowy. No tutaj trochę jest inaczej, to jest taka grubsza skóra. One też są letnie, bo mają taką perforację i praktycznie można jeździć w nich latem. Czekajcie, bo tu jakieś muszę manewry wykonać, omijania, wyprzedzania. Okej, tutaj jesteśmy, trochę źle pojechałem, no ale dobra, pojedziemy tędy. Jakoś dojedziemy. Powiem wam, że ten. No i z tymi rękawiczkami jeszcze. On od razu mi się na trójkę rzuciła, jak chcę. Powiem wam, że z tymi rękawiczkami, no to po prostu już teraz się do nich przyzwyczaiłem i jest git. Po prostu parę wyjazdów i powiem wam szczerze, że już teraz bym ich nie wymienił znowu na tamte. Także no człowiek się przyzwyczaja do czegoś lepszego. Tak mi się wydaje, że to jest jednak lepszy produkt. Poza tym no bardziej chronią ręce, to też ma jakieś znaczenie. No nic, jadę sobie do tego BMW. Zobaczymy, co mi tam powiedzą. Przegląd taki od razu wam powiem, bo pewnie będą pytania ile, co, no to mówię, to jest jeden z największych przeglądów, jakie będę robił z zmianą oleju, tam właśnie tak jak mówiłem, regulacja zaworów, świece to jest też trochę problem, bo tu trzeba zdejmować, nie wiem, czy bak nie trzeba tutaj odkręcać, tych osłon, w każdym bądź razie około 2000, liczę, że to będzie,
Chociaż mówił pan, że może być więcej, ale tam coś myślę, że nawet na początku mi powiedział, że tam około 2,5, ale mi coś tam zrobił zniżkę, no wiadomo jak to jest, ale mam nadzieję, że dwójki nie przekroczy. A do tego jeszcze wymienią mi ten wał w całości. No to by się opłacało. Motocykl jest nowy, czy nowy, no nie jest tak, nie jest dużo używany, ma tak naprawdę 23 tysiące, niecałe, tam bez 100 km. Także, no nie wiem, gdzieś tam sobie czytałem pod jakimś, na YouTubie, pod jakimś filmikiem właśnie o wymianie tego wału, że komuś tam wymienili przy 15 tysiącach przebiegu całkowitego, także no mam nadzieję, że może i mój się załapie. Ale wymieniali też ludziom właśnie, którzy mieli po 90, po 100 tysięcy przejechane. No i jak taki motocykl dostanie nowy wał, no to on staje praktycznie nowe życie i można, kurczę, pomykać śmiało jeszcze jak praktycznie na nowym motocyklu. No dobrze, słuchajcie, na razie nie będę wam tutaj więcej opowiadał, bo tak naprawdę, no nie wiem, o czym mam opowiadać. Pogoda jest brzydka. Myślałem, że dzisiaj gdzieś pojadę, na kawę was zabiorę i sam wypijemy sobie gdzieś kawkę albo coś zjemy w jakiejś fajnej restauracji. Czy ja zjem, obejrzycie. No jeszcze zobaczymy, może coś jeszcze wymyślę. Bo jak już mam te ciuchy przeciwdeszczowe, no to przecież co tam, mogę jechać. Mogę jechać. O dobra, tutaj chyba tędy. O. W takim razie, słuchajcie, nagram wam jeszcze tam, jak będę w tym BMW. No i oczywiście widzimy się później, jak już ten przegląd się zakończy, to wam wszystko opowiem, co i jak, co się wydarzyło dokładnie. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, muszę sobie też podciągnąć tutaj tą nóżkę hamulca. Mogłem to sam zrobić, ale już też muszę właśnie, nie mogę, aby nie zapomnieć, to muszę im o tym wspomnieć, żeby mi też to... Po prostu naciskam nożny hamulec i on już praktycznie nie łapie, bo ta dźwignia już, trzeba ją tak mocno praktycznie wciskać tam na sam dół, a to trochę słabo. Wolałem, jak on tak działa bardziej w górze. No dobra, słuchajcie, widzimy się w następnym wejściu, już opowiem wam, co się działo na tym przeglądzie. No chyba, że coś się będzie działo ciekawego, to wam jeszcze coś nagram. Zobaczcie, jaki ciąt. Ciekawe, ile to waży. Pewnie z pół tony. Nie, no żartuję, może to nie. No, a to taki jak mój. Tylko, że rocznik 22, tak? No tak. Takie kufry mi się przydały w sumie. Jak wyglądają sprzęty nowe. Patrzcie tu. To jest piec. Piękny silnik. Ale bokser. No jakby miał człowiek dużo kasy, to by sobie coś takiego kupił jako drugi motocykl. Chyba bym właśnie w coś takiego poszedł.
Wreszcie kortki. I tak wygląda salon w Lublinie. Bardzo przyjemny, trzeba przyznać. I słuchajcie, i mam dobrą wiadomość. Chyba będę miał wymieniony wał, ale jeszcze nie wiem na 100%. Później wam wszystko przekażę. Słuchajcie, wyszedłem właśnie po przeglądzie. Zaraz wam powiem co i jak. Nie wiem czy się cieszyć, czy się smucić, ale powiem wam, że no niestety, ale wał nie został wymieniony. Albo stety, wszystko jest w porządku, podobno jest w idealnym stanie. Została tylko nawiercona ten odpływ z kroplin tam pod spodem. Nawet mi się nie chce na razie schylać, żeby wam pokazać, ale tak to wygląda. Motocykl mi umyli. Zaraz wam wszystko powiem, co zostało zrobione. No dobra, odpalamy sprzęt i jedziemy. Zaraz się gdzieś zatrzymam, to wam może jeszcze dokładnie opowiem, co tutaj się wydarzyło. O, rezerwa. No ale już się nie świeci ten napis, że potrzebuję serwisu. Czekajcie, coś mi tutaj nie pasi. Siedzenie coś mi nie pasi. Czuję się, jakbym siedział na jakimś innym motocyklu. Czekajcie, zaraz zobaczę, co tu się dzieje. Nie no, wszystko gra. No dobra, może takie po prostu wrażenie. Wydaje mi się, sterka stawiona tak jak było. No dobra, opuszczamy BMW. Kurde, coś mi tutaj nie gra. Tryb Rain ustawiony, no, tak jak było. Zróbmy na trybie Road. No powiem wam, że motocykl dostał trochę werwy. Można tak powiedzieć. Jakby zaczął żwawiej chodzić, moim zdaniem. No dobrze, słuchajcie, teraz powiem dokładnie, jak to wygląda. Czyli jesteśmy po przeglądzie. Tutaj trochę ciągle jestem zdziwiony tym większym przebiegiem, ale to no po prostu chyba tam musiało to tak, gdzieś ktoś musiał tam pewnie przy tym koło musiało się kręcić, pewnie przy sprawdzaniu tego wału. I gdzieś nabiło tego. Dziwnie też siedzenie z tyłu jakoś jest ustawione, bo normalnie wcześniej go nie czułem, teraz go czuję. Nie wiem jak to jest zrobione, że po prostu czuję z tyłu siedzenie. No i tak, i co jeszcze mógłbym powiedzieć? No przegląd zapłaciłem dwójkę, tam z kawałkiem, 2050 zł chyba. Że bardzo dużo, no ale sporo rzeczy zostało zrobione. Zostały wymienione dwie świece, został wymieniony olej, filtr oleju, filtr powietrza, dodatkowo, tak jak mówię, były luzy na zaworach, czyli został jeden zawór wyregulowany, coś tam odbyły jakieś odchyłki od normy, no sprawdzony ten wał, ale tak jak mówię, tylko nawiercony został ten otwór odpowietrzający, odwadniający, jakby odwadniający. Co jeszcze?
No ogólne sprawdzenie, aha, płyn hamulcowy, to najważniejsze, został wymieniony płyn hamulcowy w obu hamulcach i właśnie też w tym nożnym hamulcu. I tutaj muszę Wam od razu powiedzieć ciekawostkę, bo myślałem, że to jest kwestia ustawienia tego pedału, ale nie, to okazuje się, że właśnie ten pedał po prostu traci ciśnienie, bo jak jest ten płyn hamulcowy tam, prawda, coś jest już, to ciśnienie spada, no to wtedy ten pedał też idzie w dół. A tak naprawdę on nie ma regulacji. Także taka dziwna historia. Także nie ma regulacji ten pedał, jego się nie reguluje jakby wysokości jakąś śrubą ani żadną linką. Po prostu on sam się ustawia pod wpływem tego ciśnienia, które jest jakby w obiegu płynu hamulcowego. No i co jeszcze? Powiem Wam, że no tak zawsze jest, że jak się jedzie po przeglądzie czy samochodem, czy tym, to tak wszystko inaczej chodzi. No i tutaj tak samo odczuwa się takie, że ten motor jest taki bardziej zwarty, może tak. No bardziej wszystko jest, hamulec jest żyleta po prostu, ten nożny nawet. Jak go przyduszę, to od razu, wcześniej to po prostu nic się nie działo, tylko musiałem go tam dusić do samego dołu. No więc cóż, no jestem zadowolony ogólnie, bo mam sporo rzeczy zrobionych. Tak naprawdę taki większy przegląd to dopiero za 2 lata. Za ten rok to tylko wymiana oleju i jazda. Tutaj jeszcze mam taki fajny filmik jakby z tego serwisu, to Wam później może odtworzę. To sobie zobaczycie, jak ten filmik wygląda. Także tutaj Pan stwierdził, że klocki hamulcowe są w dobrej jakości. No, opony to wiadomo, były niedawno wymienione, te są w dobrym stanie. Wszystko jest praktycznie w dobrym stanie. Oprócz tego jednego luzu na tym zaworze z prawej strony. Świece zostały wymienione, to już mówiłem. Też dużo daje. No także duży, bardzo duży przegląd. No zapłaciłem tyle, co zapłaciłem, ale jest sporo rzeczy zrobionych. Aha, i tu jeszcze, bo miałem się gdzieś zatrzymać i w ogóle Wam jeszcze trochę poopowiadać tutaj takich ciekawych historii o BMW, ale już widzę, że tutaj nie bardzo będzie gdzie. Może teraz Wam to powiem. Się dowiedziałem z różnych źródeł, że po prostu ja sobie tam oglądałem te motocykle, patrzę i w pewnym momencie jeden motocykl ma lampę z takimi żarówkami H7, a tutaj nowy sprzęt z tego roku. Jestem tak, kurczę, co to jakaś atrapa LEDów, nie wiem, co to w ogóle, przecież tutaj już w takiej maszynie te LEDy powinny być od razu. No i okazało się, że firma BMW, bardzo zresztą fajnie to z jej strony, wymyśliła, żeby w ogóle motocykle zeszły jakby z taśmy i żeby można było je sprzedawać, to po prostu musiały być kompletne i musiały mieć oświetlenie. A oświetlenia LEDowego brakuje z różnych względów. Są jakieś tam przekaźniki, wiązki, coś tam. I nie mogli, prawda, tego oświetlenia jakby LEDowego skompletować, więc zaczęli wydawać takie na zwykłych żarówkach. I to jest tak zwane oświetlenie zapasowe, czyli takie tymczasowe. Okazuje się, tutaj Pan powiedział, że wszyscy ci, którzy kupią w tej chwili motocykl na tym oświetleniu, mają tam jakoś w umowie zapis, że później dostaną taką zwykłą lampę, jak ja mam, czyli tą LEDową ze światłem dziennym, i ona zostanie wymieniona na koszt tam BMW, a tamta im po prostu zostaje jako zapasowa. Także w cenie. Także no taki dobry, fajny gest, żeby po prostu sprzedawać motocykle, żeby nie czekać na te lampy. BMW postanowiło zrobić taki właśnie sposób. No i tamta lampa zupełnie inaczej wygląda niż ta w tym takim właśnie ta LEDowa, ta charakterystyczna lampa BMW GS-a. No a jeszcze ciekawa sprawa to to, że właśnie jakby materiały, prawda, które były potrzebne do wykonania tych lamp, były między innymi robione na Ukrainie. Tam były jakieś dwie fabryki, nie stricte BMW, ale jakieś, które pracowały dla BMW, właśnie robiły, i zostały one zniszczone przez Rosjan. Po prostu nie można było tam wykonywać tej pracy.
No i przez to też brakuje tego, ograniczony tranzyt też tych materiałów przez Ukrainę. Także no, taka ciekawa historia. I tak naprawdę jest jeszcze taki sam temat z podgrzewanymi kanapami BMW w GS-ach, bo tak naprawdę jak ja jeszcze kupowałem BMW, no to nie było opcji nawet do wyboru takiej, żeby można było sobie wybrać taką podgrzewaną kanapę. W tej chwili taka opcja jest, ale tak naprawdę no te kanapy też są niedostępne z racji tych właśnie no, tych komponentów, które po prostu nie mają, żeby zrobić to. I to jest też taka ciekawostka. Ogólnie sprzęty są dostępne, czeka się 2 miesiące, bo jak się dowiedziałem tutaj jakby w salonie, czeka się 2 miesiące na zakup nowego sprzętu, nowego motocykla, że nie ma jakichś tam problemu, że czeka się po pół roku czy tam po roku, jak na przykład w samochodach. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy miałem powiedzieć? A właśnie, jeszcze odnośnie tego wału. Ja tam wcześniej wam powiedziałem, że ten wał, tam kilkanaście tysięcy, no tak, oczywiście kilkanaście tysięcy on kosztuje razem z przekładnią. Sam wał to jest tam w granicach 5-6 tysięcy, ale BMW też się dowiedziałem z takich ciekawych źródeł, że po prostu BMW ograniczyło wymianę tych przekładni, bo tam było mówione tak, że po prostu przekładnie trzeba wymienić z racji tego, że jest zapieczone, nie da się odkręcić i po prostu trzeba wału razem z przekładnią. No i wychodził koszt wymiany całego praktycznie napędu, no właśnie kilkanaście tysięcy, 12-13, ale okazuje się, że te przekładnie są idealnie zrobione i ich naprawdę nie trzeba wymieniać. No i w tej chwili już BMW nie wymienia tych przekładni, nawet żeby nie wiem co, no to po prostu wymienia tylko sam wał. Także widzicie, no cały czas coś dzieje nowego. Teraz mam jeszcze taką informację, że właśnie te wały też widzę tak wymieniają, no starają się po prostu, żeby te wały nie szły do każdego motocykla, no tam gdzie faktycznie wychodzi, że on jest dobry, no to po prostu go nie wymieniają. Ale jeżeli na przykład motocykl ma przejechane powyżej 60 tysięcy, no to wymieniają go bez sprawdzania praktycznie. Także lepiej mieć jest większy przebieg, no bo wtedy wymieniają ten wał, już nie sprawdzają. No, w moim przypadku powiedzieli, że jest jeszcze jakaś tam naprawa dobrej woli, że jeszcze ma tam, mój ma jeszcze akurat wykupioną tam dłuższą gwarancję, no to tam jeszcze do przyszłego roku mam gwarancję do końca roku, ale tak się trochę obawiam, bo jakby mi się coś stało z tym wałem, później byłoby tak, no, zrobiona była akcja, nie wiem, był wymieniany, no teraz się zepsuł, no to sorry, Winnetu, musimy płacić. No ale tutaj pan bardzo uprzejmy z BMW powiedział mi, że raczej tak nie będzie, że tutaj BMW faktycznie nawet czasami jakieś większe naprawy to właśnie jest to naprawa dobrej woli i oni się na to zgadzają. No tutaj mając na uwadze to mam nadzieję, że w ogóle ten wał się nie zepsuje, bo to po pierwsze, bo dużo tych motocykli jeździ przecież od 2013 roku i gdyby nie akcja BMW, które tak naprawdę pozwolili sobie i to też jest ukłon w stronę tej firmy, bo naprawdę nie wszystkie firmy byłyby skłonne się przyznać, że coś jest nie tak i robić taką wielką akcję za taką grubą kasę, to jednak faktycznie oni to robią. No mi się trafiło, że mi nie wymienili wału, no zrobili jakąś tam dziurkę i odpowietrzyli. No nie jest to duży koszt z ich strony, ale jakiś tam jest wkład w to, żeby prawda, zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Także no z mojej strony no, można powiedzieć, że w moich oczach firma urosła i tak naprawdę chwali im się to, że dbają o producentów. Ojej, przepraszam, producentów, o klientów. Także o, mamy wolne, tu przelecimy. To siedzenie z tyłu mnie denerwuje. Coś tu jest nie tak. Wcześniej tak nie czułem go na tyłku, tego oparcia. Teraz jak jadę, to czuję to oparcie tak prosto w tyłek po prostu wchodzi i mnie to denerwuje. Będę się musiał zaraz zatrzymać i zobaczyć, co tutaj się wydarzyło, że tam to oparcie jest takie dziwne. Może ono jest źle włożone coś. Zaraz będzie parking, sobie stanę.
No, to by było na razie tyle z moich takich przemyśleń odnośnie tego przeglądu. Naprawdę już mi się nigdzie nie chce jechać na żadne jedzenie, żadną kawę, bo naprawdę nie jest za ciepło. Znaczy jest ciepło, jest 18 stopni, nie pada deszcz przynajmniej, ale zaraz za chwilę może znowu zacząć padać, a motor mam umyty, motocykl. Nie chciałbym go znowu całego zabrudzić, że będę się udawał w kierunku domu. Sprawdzę sobie jeszcze tylko to siedzenie, bo mnie tutaj coś wkurza. Tutaj na tym parkingu. Sprawdzę i dam wam znać, co z tym siedzeniem. Okej, okay, dobra. A, widzicie. To tak, ono może być bardziej do tyłu, albo bardziej do przodu. I ono było bardziej do przodu teraz zrobione. Przez co cisnęło mnie w plecy. No. Teraz jest okej. No, teraz jest okej. Nie ciśnie mnie tutaj w plecy. A mnie denerwowało to. No dobra, także widzicie, zagadka rozwiązana. Są dwa ustawienia tylnego siedzenia. Bardziej na plecy, albo bardziej do tyłu. Ja jestem przyzwyczajony do takiego bardziej do tyłu. Tutaj nie lubię, jak mi coś z tyłu uciska. Chociaż to podpiera, powiem wam, tutaj tyłek. I jest okej. No dobra. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. I tak ten odcinek jest bardzo długi z tego, co widzę. Mam nadzieję, że trochę go poskracam. Także okej. Oglądajcie filmiki. Dziękuję wam za subskrypcję. Przebiliśmy magiczną sumę 1000 subskrypcji. Jestem bardzo wam wszystkim za to wdzięczny. Mam nadzieję, że subskrypcje będą się zwiększać i mam nadzieję, że filmiki będą coraz ciekawsze i będziecie je oglądać. Także zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania filmów, także komentowania tych filmów. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć.